Konnichiwa, witam Was serdecznie z tej strony Princess Wimari i dzisiaj gościnnie jestem u Momo. Odpowiadam na drugą część pytań. Pierwszą część znajdziecie u mnie na kanale. Pierwsze pytanie, jaka manga kosztowała Cię najwięcej? Wydaje mi się, że Róża Wersalu, ponieważ jeden tom kosztował mnie około 80 zł. Seria mang, którą chciałabyś przeczytać, a jeszcze nie miałaś okazji. Brzoskwinka 3. Która z mang, które czytałaś, miała najładniejsze rysunki? I to był Paradise Kiss Aizawa, a także artbook Chobits, rysowniczek Klampa. 4. Ulubiona bohaterka, z którą się utożsamiasz? Po części była to Usagi z Sailor Moon, bo ja też kiedyś byłam taką beksą. Niezdarna bohaterka Princess Tutu, Obato czy Ichigo z Tokio Miu Miu. W gimnazjum nawet prosiłam rodzinę, aby zwracali się do mnie per Ichigo-chan. Więc mamy coś wspólnego razem z Momo. Lubimy owoce. Ulubiony artysta mangi Aizawa, która między innymi stworzyła Nana, czy też właśnie Paradise Kiss, czy Gochingo, Monogatari, czy jakoś tak. Poza tym dziewczyny z Klampa oraz Makoto Takashi, która jest ilustratorką. Bo ja ogólnie lubię taką dawną kreskę, taką vintage kreskę, dlatego nie zaglądam do tych współczesnych tytułów. Piosenka z openingu, którą często nucisz. Ojej, lubię bardzo tą z Sailor Moon pierwszego sezonu. A i Tokio Miu Miu włoską wersję. W gimnazjalnych czasach nałogowo oglądałam anime w niemieckiej i włoskiej telewizji. 7. Jaki zwierzak z anime skradł ci serce? Mokona, Luna, Hamtaro i ten taki biały chomik z kartkami niebieskimi. Z Digimon Biomon? Ten różowy ptak. I Pokemony, Chikorita, Pichu, Mew, Eevee. Pierwsze anime, które obejrzałaś. Pszczółka Maja. Wszyscy Maje znają i kochają. Ten pszczółkę, którą tu widzicie, zwą Majo. Coś tam dalej, coś tam dalej, na na. Maja, Maja, la 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 la. 9. Ile posiadasz mang w swojej kolekcji? Aktualnie może tak 5-6 tomów. Które zostawiłam na pamiątkę, w tym pełny komplet Róży Wersalu, ale w przyszłości miałam ich bardzo, bardzo dużo, ponad 100 co najmniej, jak nie więcej, w języku polskim, włoskim, niemieckim, angielskim, japońskim. Czy próbowałaś rysować swoją własną mangę? Tak! Tworzyłam dwie mangi. Pierwsze to był krótki komiks o perypetiach z mojej szkoły i nawet to wydali w gazetce szkolnej. A druga była o dziewczynie i paproci. Nic więcej nie pamiętam. Postaram się poszukać, ale obawiam się, że mogłam to spalić. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie moich odpowiedzi i pozdrawiam.